Witam, witam, tu Pelikan. Czas na uzupełnienie mojej kolekcji kapselami okolicznościowymi. Są te kapselki, które nabyłem ostatnio na 58. Międzynarodowej Giełdzie Biurofilii w Tychach, na której byłem. Zapewne widzieliście filmiki. Tam właśnie nabyłem dwa takie okolicznościowe kapselki. Koźlak, Porter. Ostatnio w lesie na sprzątaniu znalazłem taki kapselek Tychy. 1897, marka ochronna, także jak ktoś z Was wie coś na ten temat kapselka, proszę napisać, no ale trafię właśnie do tych okolicznościowych kapselków. No i oczywiście, jeżeli chodzi o okolicznościowe kapselki, no to nie ma w mojej kolekcji oczywiście tego kapsla od Pelikana, także sobie go schowam do kosara, żeby chociaż mi się jeden uchował. No i czas też na zupełnie kolekcji o kapsle, które dostałem od Daniela Walendowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego. To jest taka seria też takich okolicznościowych kapselków od Daniela. Tu też jest jakiś Grand Champion Biurofilia 2012 rok. Też taki okolicznościowy kapsel. No i jak będzie mi coś tutaj brakowało, z tego co widzę, chyba tego żywca nie mam. Tego żywca nie mam na pewno. Tego żywca mam, tego Lecha. No, uzupełnimy sobie oczywiście o te kapselki polskie. Widzę tutaj jeszcze jest Estrella, znajomy temat, hiszpański kapselek. To sobie na tej karteczce zostawię, że kolekcję uzupełnię o brakujące tutaj właśnie kapselki z browarów polskich i te okolicznościowe sobie włożę. Dobrze, zabieramy się oczywiście za wkładanie kapselków do katalogu. Ja też gorąco zapraszam na właśnie profil Daniela na Facebooku. Ja Wam oczywiście podlinkuję, tak żebyście sobie tam wreszcie zobaczyli. I oczywiście zostawcie po sobie ślad. Pozdrówcie od Pelikana. Dobrze, czas na wkładanie tutaj kapselków do katalogu. Zaczniemy od tego. Tak, styskie. Tutaj styskich tematów nic nie mamy. Lech. Lecha na pewno tego starego kapsla nie mam. Już tutaj trafi do kolekcji. Muszę sobie też to kiedyś uporządkować, poukładać. Tak, mamy Lecha. Kolejna strona. Tu mamy żubry. Żubrów raczej nie ma. Mamy żywce. Tego żywca mam. Jest tutaj. Browar arcyksiążęcy. Ale nie mam tego żywca. I tego jest bardzo podobny, ale to jest inny wzór. No, robi się ciasno tutaj na tej stronicy z żywcem i statrą, ale jakoś tu się jeszcze pogodzimy. I tego żywca podamy poniżej. No, także tych żywców całkiem sporo. Co tu jeszcze mamy? No, chyba nic, tylko te okolicznościowe zostały. Tu zamiar. Tą Tatrę mam. Dobrze. Czas na kapsel okolicznościowe, które mam w tym klaserze tutaj z tyłu. Tutaj mam kapselki z zeszłorocznej giełdy biurofilów, tak? 57, na której byłem w zeszłym roku. A więc sobie tak uzupełnimy te dziewicze kapsle z dębowego i steskiego sobie wyciągnę. To jest giełdy biurofilów sobie włożę. O, jak będzie taka seria. Teraz tak, ten tyski też tam tu poniżej. Jeszcze nie wiem co to jest, ale jakoś tutaj pasuje. Pelikana tutaj damy. Dębowe tyskie. No i poniżej te 5 kapselków okolicznościowych od Daniela i jeszcze ten mi tutaj wejdzie, także wkładamy. Świetny wzór.
powiększyła mi się o kolejne kapsle okolicznościowe. Taka strona też musi być w naszej kolekcji. Ja oczywiście polecam tutaj profil facebookowy Daniela Walendowskiego. Te kapselki sobie też zachowam. Może kiedyś zacznę zbierać osobne katalogi z tymi kapselami zagranicznymi. Jeszcze te browary domowe, browar domowy. Sporo tych kapselków okolicznościowych jest. No ale nic. Kolekcja się rozrasta. Będzie też kiedyś czas pomyśleć nad tym, nad którymi kapselkami bardziej się skupić. Zbieranie kapsli wciąga. I co pelikan? Co kapsle łyka? Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.